Which weapon is better? Longsword, saber, katana, spear, axe, sword and buckler, rapier and dagger, or maybe sports épée? Of course, the answer seems to be obvious. It's not the weapon, but the skills and the tactic of a warrior who holds it. But what about fight of two experienced fencers, who specialize in different weapons? We did a small test. We have matched some of the top Polish HIMA fencers, amongst them one of the best in the world. They fought with different weapons and different rule sets. So, which weapon is the best? Let's find out! These are the weapon confrontations. Today, we present you a fight between a rapier and a sports épée. Meet our fencers, Marta Sokół and Rafał Kalus. Target, entire body. Blue points, modern Olympic épée rules, the faster hit. Yellow points, historical goal, hit without being hit in return. Thrust only, hand parries and grabbing the sword allowed. Fight till 7 safe yellow points. Thank you.
first fight results, Olympic Epe rules, a draw. HIMA rules, the winner is Epe. To na pewno w wartość pady sportowej z rapierem różnicą była ciężkość broni, ale też dystans. Rapier ma oczywiście trochę większy zasięg. Ja próbowałam na początku trochę zbijać rapier, bo wiedziałam, że ciężej jest powrócić rapierem do pozycji wejściowej. Potem próbowałam wchodzić już trochę bardziej bez żelaza, bo mimo wszystko to wychodziło, ale no właśnie wydaje mi się, że takie były różnice jednak trochę na korzyść rapiera, ale zobaczymy. Generalnie czułem w walce, że będę miał przewagę zasięgu. Natomiast ta przewaga w związku z dobrze wyszkolonym przeciwnikiem w zasłonach nie była taka duża. W momencie, kiedy wchodziłem na bliską odległość i pierwsze natarcie było parowane, wtedy szpada miała ogromną przewagę w krótkich odpowiedziach, w krótkim dystansie. Także dołożenie drugiej ręki, nieuzbrojony w niektórych akcjach, pomogło. Oraz raz na jakiś czas taka próba złapania przeciwnika na tempo do przodu bardzo długim natarciem, czasami zostawiając rapier w centralnej linii, tak żeby bezpiecznie było trafić. Generalnie bardzo fajna, wyrównana walka. Oczywiście lekka przewaga zasięgu dla rapiera, w bliskim zasięgu szpada zdecydowanie lepsza. Second fight till 5 points. Only a lethal target. Torso, throat and a head.
Second fight results, intention of mortal wounds. Olympic rules, the winner is rapier. Hima rules, the rapier again. Tutaj dla mnie walka była odrobinkę prostsza niż wcześniej, ponieważ nie musiałem aż tak się bać natarć na moją rękę, ani nogę, więc kontrolując mniej więcej środek walki na żelazie, można było bronić się przed szpadą. W tym przypadku no, na pewno dużą przewagą w poszczególnych akcjach był dystans broni. Proste natarcie i przeciwnatarcie z dwóch stron, z jednej strony trafiło, z drugiej nie. To była ostatnia akcja, więc tutaj ten dystans był kluczowy. W niektórych momentach znowu przy wejściu w bliższy dystans te trafienia otrzymywałem, część trafień padała w kończyny. W tym przypadku nie była liczona. Generalnie bardzo trudna walka, natomiast w momencie, kiedy przy każdej akcji staramy się związać bądź lekko przebić ruchem do przodu rapierem szpadę, wtedy jest przewaga ze strony rapiera. Ja powiem krótko. Starałam się podczas walki trochę bardziej zasłonić moje pole trafienia, przechylając się tak, żeby nie było aż tak widać tułowia, ale na niewiele się to zdało, bo mnie samej został odebrany mój arsenał główny, czyli z wody góra-dół, które nie były ani groźne, ani w przypadku, gdybym chciała pójść na, w jednym tempie, natarciem powiedzmy na nogi, zdecydować tak, punkt nie byłby zaliczony tak czy siak. Również trafienie na dłonie, które bardzo lubię jako szpadzistkę i których mnie uczono w szpadzie sportowej, też na nic się tutaj nie zdawały, więc no tutaj troszeczkę jednak z przewagą dla rapiera, wydaje mi się, w tej konwencji. Check out our other videos of the weapon confrontations. Let us know in the comments which fight would you like to see the most. If you like the material, subscribe us on YouTube and support us on Patreon. See you soon!